Dzień dobry, tu Ania z Jungle Boogie. Witajcie na filmie z dostawy. Dzisiaj znowu mamy dużo roślin, no bo jesteśmy w szczycie sezonu, więc teraz więcej zamawiamy, wy więcej kupujecie. Chyba taka chęć ogromna jest otaczania się zielenią, mi się też bardzo udziela. I słuchajcie, na początek jest ten oto piękny filodendron Dark Lord. Dawno, dawno go u nas nie było. Kiedyś był i wtedy mieliśmy takie wejście smoka na tego Dark Lorda. No i dzisiaj też jest nagrodą w konkursie naszym cotygodniowym, bo no nie mogliśmy sobie podarować i zadanie też będzie takie związane, bo słuchajcie, w ogóle w niedzielę teraz, tutaj jutro o godzinie 12 włączcie sobie radiową trójkę, tam będzie audycja z moim udziałem, audycja Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego właśnie w radiowej trójce. Będziecie mogli posłuchać godzinnej naszej rozmowy o roślinach. I tam właśnie też pomiędzy naszymi wejściami, pomiędzy naszą rozmową pojawiają się piosenki związane z dżunglą, z roślinami. No i tak mnie to zainspirowało i ten Dark Lord też mnie tak zainspirował, więc zadanie macie dzisiaj takie. Napiszcie nam, która piosenka albo który film był dla was taki najbardziej roślinny i oczywiście z uzasadnieniem bardzo prosimy. Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku, do 21:00 I zwycięzca otrzyma od nas tego Dark Lorda, który oczywiście też jest do kupienia dzisiaj. Ma piękne, ciemne pędy i ciemne liście. Te starsze są takie prawie czarne, nowe w kolorze takim bardzo ładnym, ciemnobordowo-karmelowym. Będę dzisiaj znowu trochę biec przez dostawę, bo znowu mamy bardzo dużo roślin, słuchajcie. Więc znowu nie będę miała czasu tak się wygadać porządnie, ale no po prostu byśmy nie zdążyli. Zaczniemy sobie od palm, dużych palm, które ostatnio wam zamawiam sporo takich dużych okazów. No i słuchajcie, mamy naprawdę dzisiaj w bardzo dobrej cenie Liquale Grandis, bardzo ją wam polecam, nie ma jej jakoś dużo. Więc tutaj radzę wejść punktualnie o 14:30 na jungleboogie.pl, bo ona na pewno, nawet chwilę wcześniej jest dostawa, bo ona na pewno szybciutko zniknie. To jest piękna kolekcjonerska palma, która zawsze była i szalenie jest droga. Jest piękna, ma liście takie właśnie w kształcie takiego pełnego wachlarza, a dzisiaj udało się nam ją upolować naprawdę znacznie, znacznie taniej, więc warto skorzystać z okazji. Mamy też dwie palmy, które bardzo fajnie sobie rosną w naszych mieszkaniach. To jest areka i hamedora. Też możecie się zaopatrzyć i sobie taki dżunglowy, właściwie może nawet śródziemnomorski bardziej kącik stworzyć. Ta rzuca piękny cień na ścianę. Fajnie to wygląda, jak właśnie ją macie w takim miejscu, że słońce się prześwietla przez liście i puszcza na ścianę cień. To wygląda naprawdę bardzo ładnie. A jak już mówimy o dekoracyjnym cieniu, no to znów dzisiaj wpadła ta piękna narecznica Dryopteris erythrosora, która jest naprawdę gigantyczna i naprawdę ma piękne, nowe, czerwone przyrosty. Na spodzie liści już obecne zarodniki. Pamiętajcie, że te kropeczki tak regularnie ustawione na spodniej stronie paproci to są zarodniki, a nie robaki, więc nie panikujcie, jak to zobaczycie, to znaczy, że wszystko dobrze. Paprocie są bardzo takie właśnie stare ewolucyjnie i rozmnażają się za pomocą zarodników, stąd też no, paprocie nie kwitną, to dlatego właśnie wszędzie wszyscy szukali kwiatu paproci, bo to jest właśnie coś, co po prostu istnieje tylko w bajkach. No i też jest wspaniały dzisiaj debiut, ja chyba też się skuszę, bo mnie zaczarowała ta roślina.
już na dzień dobry. To jest taka miłość od pierwszego wejrzenia. Myślę, że nie będę odosobniona. To jest, słuchajcie, fikus, nowa odmiana. Pink Camouflage. Jest przepiękny. Ma różowe liście, takie różowiejące, może powiedziałabym. I te młode, które wychodzą, mają taki piękny rysunek. Naprawdę ten liść jest cały różowy, tylko z takimi małymi ciapkami zielonymi. Ten ma tutaj taką jeszcze jasno-różową wariegację. No jest przepiękny. Mi się szalenie podoba. Chyba naprawdę się na niego skuszę. Bardzo Wam też polecam. Też nie ma go dużo, więc też no, trzeba by się pośpieszyć. I jeszcze dzisiaj znowu taka wielka, dorodna Calathea Kennedy. Przepiękne, duże liście, okrągłe. Z takim właśnie bardzo ładnym wzorem. Też Wam bardzo ją polecam. I powiem Wam, że tutaj patrząc na nie w magazynie, naprawdę jak na Calatheę, to jest bardzo spoko. Można się z nią dogadać, więc nie bójcie się jej. To jest ta jedna z prostszych. No i też na słoneczne miejsce strelicje białe, piękne, duże, szerokie liście w trawiasto-zielonym kolorze. Kwitnie na biało, no i osiąga duże rozmiary. Jest piękna, jak najbardziej na jakiś dekoracyjny kwietnik przy tarasie się nadaje. Wieszaczki. Wieszaczków dzisiaj naprawdę sporo. Eschinanthus marmoratus. Bardzo ładnie wybarwione liście. Taki mozaikowaty wzór marmurkowy, od góry zielony, od spodu bordo. Jeszcze jest Epipremnum złociste, najbardziej wyrozumiała i pięknie rosnąca nawet w głębokim cieniu roślina. Wasz ukochany ostatnio Eschinanthus z wariegacją. Zobaczcie, jak pięknie właśnie rozbielone liście. Tutaj niektóre pędy całkiem białe, zwłaszcza u młodych pędów ta wariegacja jest szczególnie wyraźna, bardzo dekoracyjna roślina. Moje ukochane zielone włosy, czyli Lepismium bolivianum, też taki ładny dzisiaj gęsty okazik, nie dość, że gęsty, to jeszcze ma długie te pędy, także bardzo, bardzo naprawdę ładny. I jeszcze jeden Eschinanthus. Dzisiaj w ogóle jest bardzo dużo Eschinanthusów, bo ostatnio chętnie kupowaliście, więc no, zamówiłam troszeczkę. Zobaczcie, jaki gęsty, cała doniczka wypełniona. Jeszcze pełno tych takich poskręcanych, pięknych pędów się wylewa. To jest rasta oczywiście. Kwitnie pięknie też na czerwono. No i też chciałam Wam pokazać trochę osłonek. Może będę jakoś takie etapami Wam pokazywać. W tamtym tygodniu przyjęliśmy dwie bardzo duże dostawy osłonek z dwóch firm, więc tylko część niewielką Wam pokażę, bo zapełniliśmy dwa czy trzy takie wielkie wózki pełne po prostu tych osłonek. Więc proszę bardzo, taka osłonka szara z takiego stylu, wiecie jak ja lubię, taki trochę jakby stary, z Fallouta gdzieś tam, antyczny można by powiedzieć, czy vintage'owy. Jeszcze taka piękna, która wygląda jak jakiś, jak jakaś ten, podziobana przez kratery, które upadły na powierzchnię tej osłonki. Jest też troszeczkę osłonek szkliwionych, ceramicznych takich bardziej. Zamówiłam też trochę takich rozmiarów właśnie około 9-10 cm, bo one też chyba zawsze są potrzebne do takich roślin. Nie ma luchów, ale jeszcze nie w dwunastkach. Taki rozmiar, który szybko gdzieś tam nam zawsze schodzi i się kończy. Zobaczcie, jakie piękne. Bardzo tą firmę lubimy, to zawsze Szymon je dla Was wybiera. On jest tutaj, zawsze on robi to zamówienie, to są jego ukochane osłonki. No i też takie troszeczkę bardziej błyszczące, gdybyście woleli. Takie są w dwóch rozmiarach, wyglądają, słuchajcie, jak maliny dosłownie. I jeszcze takie różowiutkie, bardzo ładnie to wygląda. Rośliny w tym naprawdę dobierają jeszcze większej gracji i urody, o ile to w ogóle możliwe. Słuchajcie, chciałam też przy tej okazji powitać na kanale nowe osoby. Ciągle nam rośnie liczba subskrybentów. Właśnie przekroczyliśmy 55 tysięcy, także bardzo dziękujemy. Kłaniamy się w pas, jest nam szalenie miło, że nas tak chętnie oglądacie. No i nowym osobom też chciałam przypomnieć, że napisałam niedawno książkę o roślinach. Bardzo polecam. Można ją
zakupić na junglebugi.pl. To jest taki kompletny poradnik o tym, jak roślinki sobie dobrać do swojego mieszkania, gdzie je postawić, w jaką ziemię posadzić, jak je podlewać, przycinać, rozmnażać, jak sobie radzić ze szkodnikami. No jakby wszystko, co musicie wiedzieć w temacie roślin. A na końcu jeszcze jest dodatkowo taki leksykon, żebyście mogli przelecieć sobie najbardziej popularne obecnie odmiany. Także bardzo polecam, kupicie na junglebugi.pl. Jedziemy maluchy. Maluchów dzisiaj znowu jest bardzo dużo. Duża część z nich to choja, ale nie tylko. Będę pokazywać po prostu po kolei monsterka Peru. Na początek maluszek, bardzo ładny, charakterystycznie pokarbowane brzegi liści. Choja rosita, ale ładna. Już Wam pokazuję, widać, że są tutaj nowe wszędzie przyrosty. I tutaj wszędzie idą nowe listki, także ładnie, intensywnie rośnie, jest większa niż tydzień temu. Malutki mamej, ale też taka całkiem ładna sadzonka. Widać, że taka kurpulentna, duża, krzepka, także też Wam bardzo polecam. No i po raz kolejny begonia piękna, różowa, z różowymi kropeczkami. W bardzo dobrej cenie, ona mi się szalenie podoba. Słuchajcie, te begonie rosną naprawdę duże, możecie je sobie śmiało przycinać, bo one mają tendencję do rośnięcia tak na tylu pędach, na ilu mają, a jak je przytniecie, to one się rozkrzewią po prostu. Będzie tych pędów dużo więcej. Malutka choja krochniana splash. Też wiem, że Wam się podoba, co tydzień muszę zamawiać, bo szybko znika. I też malutka choja Matild splash. Właśnie z charakterystycznymi dla Matild okrągłymi listeczkami, no i z bardzo dużą ilością właśnie tego pięknego, srebrzystego splesza. Jest też Ceropegia woody, maluszek, ale bardzo ładne, gęste i długie sadzonki, no i kwitną obecnie tymi swoimi charakterystycznymi lampionikami. Także też fajne, dobry stosunek jakby wielkości do ceny. No i popatrzcie, jakie dzisiaj przyjechały choje flamingo. Po prostu widać, że ruszyły bardzo intensywnie. Tutaj też pędy bardzo się wydłużają i już widać małe listeczki. To jest charakterystyczne dla choi, że właśnie najpierw wypuszczają pęd goły, a potem pojawiają się na nim miniaturowe, mikroskopijne listki, które potem stopniowo rosną. No dzisiaj naprawdę piękne, piękne egzemplarze. Jest też choja. Trzykrotka Pink Paradise, też nieodmiennie od wielu tygodni bestseller z uwagi na to swoje przepiękne, takie bardzo intensywnie fioletowe wybarwienie. Malutka choja Gracilis, ale też bardzo takie gęste sadzonki i też widać, że rosną intensywnie, także wszystko jest takie, widać, że już naprawdę liźnięte tą wiosną w pełni. Malutka alokazja Jacqueline. I od razu Wam pokażę Antoro Velvet. Przepiękna, słuchajcie, jest po prostu bombowa, jest bardzo welwetowa, jest super przyjemna w dotyku, delikatnie ją tutaj gładzę. Piękny kolor i też widać po niej, że to jest kawał rośliny. To są oczywiście małe sadzonki, ale widać, że roślina jest taka naprawdę gruba i mocna. Będzie z niej kawał, fajne, bardzo ładne są. Mamy też choje burtonie z wariegacją. Tyle tych maluchów, że mój język nie nadąża za oczami i głową. I też Amydrium silver, też bardzo ładna roślina, która też dość szybko rośnie, jest przepięknie wybarwiona. No i też do niedawna bardzo droga, kolekcjonerska. Teraz macie w maluszku i w takiej naprawdę przyzwoitej cenie. Philodendron White Wizard, bardzo też taka zacna sadzonka, spora i od razu dla porównania White Knight. Tutaj widać zwłaszcza w obrębie łodyg różnicę, troszeczkę też inny kształt liści. Wybarwienie w obu przypadkach z taką dosyć intensywną wariegacją. I z filków małych jeszcze Philodendron Ring of Fire, jak to Ring of Fire, ładnie wybarwiony. Jeszcze trzykrotka Brightness, też mały rozmiarek, ale wiecie, że trzykrotki to zasuwają po prostu jak szalone. I jeszcze dwie malutkie choje, Kentiana, Variegata i Czukę.
Też ten maluszek się Wam bardzo podoba, chętnie kupujecie. Zresztą wszystkie te małe choje, naprawdę mamy na nie bardzo dużo zamówień. One po prostu znikają w super szybkim tempie, więc tutaj też trzeba by się pośpieszyć, jeśli Wam na czymś zależy szczególnie. No i jeszcze powraca po pewnej nieobecności fikus Shiverina. Maluszek bardzo ładnie dzisiaj wybarwione sadzonki z różem, z żółcią, beżem, bardzo mi się podobają. I piękna peperomia Cayenne, też ma taki bardzo mocno różowy kolor, ładny. Dobra, to teraz przejdziemy sobie do takich średnich, w sensie wielkości oczywiście, roślin. No i tutaj na początek, słuchajcie, Scindapsus tricolor, też pierwszy raz u nas premiera. Cena wysoka niestety, no ale myślę, że takich najwytrwalszych kolekcjonerów nie zniechęci, bo to jest roślina, której jeszcze u nas nie było. On do tej pory można było tylko z Azji ją sprowadzić, także jest okazja coś nowego, coś pięknego sobie zakupić. Oczywiście są pnącza, jest jak zwykle gęsty, piękny trebi, bardzo długie high kolorki, ładnie wybarwione. Mamy też filodendrony Scandens Lemon Lime, czyli nasze kanarkowe serduszka. I słuchajcie, też jakiś czas nie było, Syngonium Arrow, też gęściutkie. No i jak to syngonium, bardzo szybko rośnie, jak widzicie też jest bardzo duża masa liściowa i duży system korzeniowy. To są też rośliny naprawdę szybciutko rosnące. No i teraz doszliśmy do trochę większych okazów, jeszcze hamedorka w takim średnim rozmiarze, już Wam pokazywałam większe, jeszcze są takie o. I jeszcze Monstera Deliciosa, też takie troszeczkę większe okazy, zamówiłam sporo liści, spore już korzenie powietrzne i nie tylko powietrzne, zobaczcie co tutaj już wyłazi dołem doniczki. Zdecydowanie doniczka powinna być już większa. Monstery zawsze możecie troszeczkę na wyrost przesadzić, bo to są rośliny, które naprawdę mają bardzo duży system korzeniowy, rozległy i bardzo szybko rosną, więc spokojnie można im dać większą doniczkę. I też z takich dużych okazów jeszcze Epipremnum Cebu Blue na paliku. Jak widzicie, to jest ten palik, który Wam ostatnio polecam. To jest palik, możecie też takie paliki u nas kupić. Palik biodegradowalny z ziemniaków i traw. Bardzo fajnie tutaj to widać, jak właśnie, zobaczcie, korzenie powietrzne się w ten chropowatą powierzchnię palika wczepiają. Pięknie są do niej wręcz przyspawane. Bardzo fajnie to wygląda. Roślina faktycznie się po tym paliku, ona nie jest tylko do niego przypięta, ale widać, że w aktywny sposób sama się w niego wczepia i się po nim wspina. Ponownie mam dla Was kilka roślin balkonowych. Zawsze jak jest ten sezon taki dekorowania balkonów, no to troszeczkę staram się ciekawszych rzeczy zamówić, chociaż to jest oczywiście nie jest nasza domena, no bo my to jungle, wiadomo, ale zawsze jakieś takie ciekawostki też dla Was lubię wynajdować w tym balkonowym okresie, sama też nieraz z tego korzystam. Na początek lecą dwie pelargonie, ozdobne nie tyle z kwiatów, co z liści. Przepięknie mają te liście wybarwione, więc właśnie jeżeli, oczywiście one też kwitną, jak zresztą widać, jedna i druga, ale no tutaj najpiękniejsze w tym wszystkim są liście. No i mamy też bataty i pomeę w dwóch kolorach, żółciutka, limonkowa i piękna fioletowa. Ja tą fioletową zwłaszcza uwielbiam, któregoś roku miałam je na balkonie. I faktycznie, bo to są zwisające, zwisający mają pokrój, przepięknie to wygląda. One się dosłownie wylewają z doniczek, bardzo dobrze wyglądają razem. Jeżeli właśnie się w jednej skrzynce posadzi kępkę takich, ta fioletowa jest chyba moja ukochana, ale właśnie fajnie ta żółta też ją dopełnia i rozjaśnia. I naprawdę razem w jednej skrzynce wyglądają rewelacyjnie. Może jeżeli macie troszeczkę też szersze skrzynki, no to można pobawić się kompozycją, na przykład na tył skrzynki, jakby bliżej Was, można sobie coś wyższego posadzić. A właśnie z przodu skrzynki, tą częścią, która się wylewa za balkon, takie właśnie rośliny na przykład zwisające są naprawdę prześliczne. Swego czasu nie mogłam odżałować, że ich w domu sobie nie mogę mieć gdzieś tam koło Epipremnum, bo wyglądałyby naprawdę super.
z kwitnących dzisiaj ponownie Osteospermum Picasso i do tego jeszcze wynalazłam dla Was gazanie. Zobaczcie, jaka piękna, jakie ma wielkie kwiaty. W ogóle ciężka doniczka, ciężkie liście i ciężkie te kwiatostany. Taki kawał rośliny, powiedziałabym. Nie pachnie jakoś szalenie, nie, w ogóle nie pachnie, ale no ma piękne kwiaty, naprawdę. Duże i w wyjątkowo takim ładnym kolorze, aż mnie też już tutaj zaczynają kusić. No i jeszcze jedna begonia. Begonia też kwitnąca, ładny, ma bardzo kolorek kwiatów. Chyba wszystko, jeśli chodzi o te zewnętrzne. Wracamy z powrotem do środka. Słuchajcie, po bardzo długiej nieobecności Ceropegia African Parachute Sandersoni. Tylko może Wam wyciągnę taki egzemplarz, który akurat już zawiązał sobie pąki kwiatostanowe, no bo tutaj oczywiście sama roślina też jest ciekawa, bo ma bardzo grube liście błyszczące, ale najpiękniejsze tutaj zdecydowanie są kwiatostany. Kwiaty wyglądają faktycznie jak spadochrony, są bardzo duże, takie imponujące, troszeczkę mi się też z pasiflorą kojarzą. Dawno, dawno jej u nas nie było, bo nie była dostępna u ogrodników, pojawiła się, więc od razu zamówiłam. Ktoś mnie zresztą pytał o nią ostatnio, także voilà, jest. Powraca sprzed tygodnia piękność, ta piękna begonia Crankle Rosy, bardzo ładna, ma duże liście błyszczące, w pięknym kolorze, takim trochę w czerń wpadającym i o wielkich kropach. No to jak widzicie, tu moja dłoń, tu liść. Naprawdę liście są ogromne. Też możecie ją podcinać, żeby się ładnie rozkrzewiła. Jest naprawdę przepiękna. Dużo też aglaonem kolorowych dzisiaj. Powraca aglaonema jabłuszkowa. Apple Fantasy, bardzo ładnie wybarwiona i różowe łodygi. Liście, co ciekawe, okrągłe bardziej w kształcie, no i z dużą ilością kolorów i róż, i jasna zieleń, i ciemna zieleń. Jest też Orange Flame, też po raz kolejny. I nowość Peach Pearl, tutaj bardzo taka, powiedziałabym, pastelowa aglaonema, ma bardzo dużo różu i te kolorki są takie właśnie jasne, pastelowe. Jest też i odmiana ciemna, taka bardzo intensywnie czerwona. Wiem, że te czerwone też szalenie lubicie. Idąc dalej, to już Wam pokazywałam, jeszcze z takich przepięknie wybarwionych roślin to jest Peperomia abrikos, jedna z moich ulubionych też, bo tutaj burak, tutaj prawie czerń i jeszcze taka czerwień. No, bardzo ciekawe ma to wybarwienie, takie też na zasadzie, że każdy listek troszeczkę wygląda inaczej. Jest i Wasza ukochana zielistka Ocean, która naprawdę super nam się zawsze szybko sprzedaje. Gdzieś tam ma swoich fanów wśród Was. No i takie piękne Anturium Balaloanum. Bardzo dawno go u nas nie było, chyba tylko raz je mieliśmy. To jest no, taka bardziej kolekcjonerska roślina, ale nie ma jakiejś najgorszej ceny, także warto się skusić. Widać, że intensywnie rośnie, dużo ma. To jest nowy listek, widać też tutaj dużo już korzeni. Jak to Anturia? Anturia też mają, tak jak Syngonia, bardzo grube korzenie, takie potężne, piękne. I jeszcze jedno takie Anturium, o które mnie prosiliście ostatnio, Black Love. Były o nie prośby, no to proszę bardzo, tutaj faktycznie wyjątkowo piękne kolory. Jak ktoś lubi taką miłość właśnie nie do końca różową, cukierkową, tylko taką bardziej wytrawną, no to fajny okaz. I jeszcze pokażę Wam trochę osłonek. Oczywiście to i tak nie są wszystkie, bo naprawdę ja tutaj sobie tylko część mam, bo tych osłonek jest bardzo dużo, więc koniecznie zajrzyjcie do zakładki osłonki, bo mega dużo się pojawiło nowości. I zobaczcie też sobie na akcesoria, też tam jest sporo nowych drabinek. Teraz jest szczyt sezonu, więc staramy się mieć tego wszystkiego dla Was dużo i trochę jest też osłonek większych, do większych roślin. Także bardzo zachęcam, bo warto, bo jesteśmy naprawdę, jest teraz bardzo duży wybór i jest sporo nowości, których jeszcze u nas nie było. Zobaczcie na przykład, jaka ta jest piękna, taka galaktyczna w dwóch rozmiarach, w pięknym takim fioletowym kolorze. Jeszcze z takich szkliwionych
do takie właśnie troszeczkę mniejsze, do takich średnich roślin, może nie w 12, ale do takich w 10, czyli na przykład choje są często w takim rozmiarze i myślę, że też by z chojami fajnie korespondowały. Dla całkiem małych jedna z moich ulubionych osłonek, jeszcze ona od początku dżungla jakoś z nami jest i zawsze mi się nieodmiennie bardzo podoba. Taka jest pierwszy raz, ładny taki kolor, zgniło-zielony, trochę vintage'owy i kolor i jakby rysunek. No i też z tych takich szymonowych ala starych też jest jeszcze kilka takich pozycji pozłacanych, z taką mocno zarysowaną fakturą. Albo na przykład taka, ona już u nas była i bardzo żeście ją chętnie kupowali, szybciutko zniknęła. No i słuchajcie, absolutny sztos dzisiejszej dostawy i zarówno pod kątem tego, jak ta roślina wygląda i że jest pierwszy raz i tego, że ma też znakomitą cenę, jak na taki okaz, to jest, słuchajcie, Epipremnum pinnatum Marble Variegata. Naprawdę wygląda bosko. Już widać też w niektórych liściach nawet dziury i ta wariegacja faktycznie taka marmurkowa jest absolutnie piękna. No to jest sztosik, ja się zawsze troszeczkę boję po raz pierwszy takie rośliny zamawiać. Nie wiem do końca jak one, w jakim stanie przyjdą, ale jak będą wyglądały, jak będą wybarwione, to mam na myśli, ale no tutaj nie ma rozczarowania, wręcz przeciwnie, są absolutnie piękne. Duże sadzonki dorodne, zobaczcie też porządnie ukorzenione, już korzeniska dołem wychodzą, także no tutaj kochani musicie się pośpieszyć, bo wprawdzie zamówiłam ich dużo, ale myślę, że i tak chętnych będzie więcej, no bo kurczę, naprawdę nie na co dzień się to zdarza. Teraz będzie troszeczkę sukulentów i choi, bo też dzisiaj tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Na początek sansevierie niech będą. Sansevieria Moonshine, piękna, jaśniutka, bardzo ją lubicie. I po długiej nieobecności masoniana, czyli to my się tak czasem śmiejemy, że to łopaty. Bardzo duże liście, bardzo szerokie, zazwyczaj sprzedawane tylko jako pojedynczy liść. Tutaj macie dwa w doniczce, więc fajna okazja, cena też naprawdę dobra. Mamy też duże okazy, duża Laurenti i duża Zejlanika, jeżeli potrzebujecie właśnie trochę takich większych okazów, żeby gdzieś tam jakąś taką bardziej masywną aranżację zrobić. Są i zamiokulkasy, mamy rejwenki bardzo ładne, to jest piękny zamiok, którego starsze liście są czarne, smoliście czarne, a młode są takie limonkowe i z czasem dopiero się przebarwiają, wygląda to przepięknie. No i są też zwykłe zamiokulkasy, zieloniutkie. To Wam polecam, jeżeli macie jakiś taki zakątek troszeczkę niedoświetlony, bo to są rośliny, które dobrze znoszą, tolerują mniejszą ilość światła, albo jeżeli chcecie je postawić, nie wiem, gdzieś tam w biurze, albo jeżeli dopiero zaczynacie z roślinami, nie macie dla nich czasu, często wyjeżdżacie, to są rośliny takie chyba zamiokulka, to naprawdę, że najlepiej co można zrobić, to trochę o nim zapomnieć. Absolutnie proste w uprawie i niekłopotliwe. Dobra, jeszcze mam tutaj, to też Was pewnie ucieszy, Sansevieria Star Canary. Przepiękna, młode liście wychodzące są w takim naprawdę jaskrawo-kanarkowo-żółtym, jaśniutkim, przepięknym kolorze, a cała sansa jest taka rozetowa. Okej, jeszcze mamy agawę Shakazulu, też po raz kolejny powraca, bo też te agawy ostatnio bardzo chętnie kupujecie. I jeszcze troszeczkę Eschenanthusów, tutaj jarolepis o takich drobnych listeczkach. Jak widzicie, wszystkie Eschenanthusy są bardzo gęsto ulistnione, one naprawdę bardzo mają duże przyrosty, dużo tych łodyg wychodzi, szybko rosną, także są fajne też pod tym względem rośliny. Jeszcze mamy tutaj takie też dwa mniejsze, właśnie, bo zauważyłam, że ostatnio chętnie kupujecie też te mniejsze rozmiary. Nie dziwię się, bo faktycznie one szybko rosną, więc spokojnie można z takich doniczek sobie wyhodować od razu większe okazy. Jest twisterek i polka, bardzo też takie ładne, dorodne. I chyba doszliśmy do choi. Jeśli chodzi o choje,
to dzisiejszym takim, bo Wam mówiłam, że ostatnio ogrodnicy dużo wypuszczają kolekcjonerów, takich naprawdę rzadkich odmian i bardzo drogich wciąż. Ale co tydzień staram się coś zamówić, bo wiem, że wśród Was są też osoby, które kolekcjonują hoje i są jakby gdzieś tam w stanie więcej zainwestować w swoje okazy, no bo to jest po prostu ich pasja, ich kolekcja. No i mam tutaj taką piękną hoję Silver Moon. Jest naprawdę prześliczna, ma bardzo ładną taką spleszową wariegację, jest jej bardzo dużo, jest przepięknie wybarwiona, każdy liść jest inny i każda sadzonka jest inna. Ale są to naprawdę takie, jak na te kolekcjonerskie, które często przyjeżdżają tylko z dwoma listkami, całkiem spore okazy, aktywnie rosnące, no i pięknie wybarwione, takie mocne, tu już nawet korzenie wychodzą dołem, także bardzo Wam polecam, naprawdę są bardzo ładne. I drugi taki bardziej kolekcjonerski okaz to dzisiaj to hoja Parasitica Splash. W ogóle przyjrzyjcie sobie nasze hoje, bo naprawdę teraz mamy bardzo dużo odmian hoi. Jest w czym wybierać, są i tańsze, i droższe, mniejsze, większe, kolekcjonerskie, o małych liściach, o dużych liściach, grubych, jak tam chcecie. Pamiętajcie, że ogólna zasada jest taka, że im hoje mają grubsze i większe liście, tym rzadziej je podlewamy, żeby po prostu nie zgniły im korzenie. Te liściory, takie właśnie wyjątkowo grubaśne, mają dużą zdolność zatrzymywania wody w tkankach i po prostu nie potrzebują tej wody dużo, ale ładna dzisiaj ta Parasitica. Naprawdę tutaj są już takie większe sadzonki, widać jak te liście są pięknie wybarwione, jaką mają ładną fakturę i jakie są duże, grube, gładziutkie, przyjemnie się to ogląda. Mamy też z kolorowych hoi oczywiście propozycje dla Was. To są hoje w takich cenach no, zupełnie przeciętnych, na każdą kieszeń, a są naprawdę urocze, piękne i ładnie wybarwione. Tutaj mamy hoje Australis Lisa. One wszystkie, te które Wam teraz pokażę, młode przyrosty są różowe. Hoja Carnosa Tricolor. Obie odmiany ładnie szybko rosną, raczej nie są jakieś problematyczne w uprawie. No i oczywiście ostatnia nasza nowość, hoja Blondie. Piękna jak zawsze, liście duże, okrągłe, błyszczące i pięknie wybarwione. Do tego jeszcze jedna z moich takich osobistych ulubienic, hoja Sigillatis. Lubię ją za kształt liści i za takie trochę bardziej nietypowe wybarwienie, takie brązowo-karmelowe. Mi tam gdzieś to leży i się bardzo podoba. Jeszcze kilka takich trochę większych okazów, ciężkich. Na początek duża, ładna, dorodna Aglaonema Silver Bay. Bardzo duże liście, szerokie, o takim właśnie srebrzystym, trochę chłodniejszym zabarwieniu. Philodendron Shangri-La, którego bardzo dawno u nas nie było, także powraca. Tortum. Zobaczcie, jakie Wam zamówiłam wielkie tortumy. Mniejsze też są, więc od razu Wam pokażę dla porównania. To jest taki, co tydzień wpada, a tu jest taki duży okaz. On tak wygląda, jak podrośnie. Dla tych, co tak jak ja są zawsze niecierpliwi i lubią duże okazy, nie chcą czekać, no to też jest taka opcja dużego. Jest piękny. Znaczy, oczywiście mniejszy też jest piękny, ale wiecie, co duża roślina, to duża roślina. I całkiem takie też gęściutkie, spore rafidofory tetraspermy, prawdziwy busz. One bardzo szybko rosną, więc jak dacie palik, to będziecie mieć zaraz naprawdę dużego kolosa, bo tutaj jest bardzo dużo pędów nawciskane. I zobaczcie, jaki filodendron. Dla Was jeszcze Pastasanum. Ostatnio już były, zamówiłam jeszcze. Bardzo dobra cena, duży okaz, także też Wam polecam. No i też chyba dawno u nas nie było birkinów. Po prostu birkiny, ładnie wybarwione, duża ilość tych białych paseczków i takie fajne, gęściutkie, kompaktowe. I też powrót, słuchajcie, po naprawdę długiej nieobecności, bo po prostu nie było u dostawców. Monstera Carstenianum. Proszę bardzo, bardzo ładny kolor liści. To mnie zawsze urzeka w tej roślinie i to, że one są takie grube i z taką wyraźną fakturą. One są takie wypukłe, wkręsłe. To co widzicie jakby wizualnie, to też jest tak jakby w Braille'u zapisane, w sensie, że jest też wyczuwalne pod palcami. Ma taką właśnie fajną fakturę, to w niej bardzo lubię.
I są też filodendrony Campylinet, dzisiaj mniejszy rozmiar, więc jakbyście chcieli, bo one te liściory mają naprawdę takie metrowe, jakbyście chcieli trochę mniejszą i w dobrej cenie, no to też dzisiaj są. Bardzo ładne, długie, gęste choje Curtisi. No, powiem Wam, że tutaj widzę, że jest kawał rośliny. Zobaczcie, całe podłoże zarośnięte, cała powierzchnia doniczki, no i jeszcze bardzo długie, gęste pędy wylewające się, także ładne takie kurtiski. Ja mam też swoją w domu, rośnie zupełnie bezproblemowo, jest naprawdę fajna. I też na wieszaczkach jeszcze Epipremnum Enjoy, pokarbowane lekko liście, ostro zakończone, dosyć szybko rosną, ładna, kremowa wariegacja. I moi drodzy, tradycyjnie już Godzilla, czyli Epipremnum, którego liście są tak poskręcane. Bardzo ładnie to wygląda. No i takie też ładne, gęściutkie i długie egzemplarze. One jakoś tak zawsze przychodzą takie duże. I jeszcze dwa syngonia. Trzy kolorowe syngonia, przepięknie wybarwione. Na początek Red Arrow, dawno go u nas nie było, a szkoda. Piękne liście, od góry zgniło zielone, od spodu intensywnie bordowe. Jeszcze syngonium Neon Robusta, tu z kolei majtkowy róż, też bardzo szybki wzrost. No i piękne syngonium Motlet, które z kolei ma taką bardzo ładną, beżową wariegację. No i jest takie naprawdę w ciapki, wręcz w mozaikę. Przepiękne jest to wybarwienie, bardzo dekoracyjna roślina. No i jak to syngonium naprawdę zasuwa. Teraz roślinka, której też u nas dawno nie było, a jest przepięknie wybarwiona, ma ciekawy pokrój. To jest fascia spiderweb z wariegacją i tutaj też ta wariegacja jest bardzo różna w zależności od liścia, więc też nie ma nudy. Każdy liść trochę inaczej wygląda. Przepiękna roślina w takim krzaczasto-drzewiastym pokroju. Parthenocissus veronvine, tutaj z kolei bardzo delikatne pnącze o drobnych listkach, szybko rośnie i chętnie, pod warunkiem, że się zapewni mu stale lekko wilgotne podłoże, wilgotność powietrza i ciepłe, jasne stanowisko bez bezpośredniej ekspozycji na słońce. Jeżeli chodzi o cienioluby, to dzisiaj też sporo na koniec nam propozycji zostało. Na przykład Calathea fasciata, która już trzeci tydzień, to jest nowość, nowa odmiana, trochę skrzyżowanie orbifolii z makojaną. Bardzo ciekawy kolor i rysunek liści. Mamy też Marantę Lemon Lime, bardzo jak widzicie gęsty okaz z długimi pędami, który aż się tutaj rozkłada na boki. Jest też Calathea Zebrina i Warsy Vici. Bardzo ładnie do siebie pasują, obie są welwetowe, mają dosyć podobny rysunek, natomiast inny zdecydowanie kolor liści, zebrina jest zielona, Warsy Vici to taka ciemna zieleń, a od spodu bordo. Zebrina, co ciekawe, jako jedna z niewielu Calathei nie ma bordowych spodów, tylko zielone. Bardzo fajnie wyglądają razem, słuchajcie, no i Warsy Vici pierwszy raz nam się udało tydzień temu i dzisiaj dorwać taką mniejszą, bo zawsze były tylko te takie wielkoludy dostępne, a teraz są też mniejsze i tańsze, więc możecie zestawiać razem, kombinować do jednej doniczki, też będzie dobrze i będzie bardzo ładnie i bardzo przyjemnie w dotyku i welwetowo. Jeżeli chodzi o paprocie, to dzisiaj mamy jeszcze Dicksonię po raz kolejny. To jest w ogóle paproć drzewiasta, słuchajcie, która rośnie jak drzewo. Normalnie wytwarza taki bardzo, bardzo gruby pień, na szczycie którego jest taki właśnie paprociowy pióropusz. Jest też oczywiście Microsorum crocodylus, bo jak żeby mogło go nie być, zawsze musi być. Jest też Asplenium nidus campio, piękne, pierzaste listki, takie ładnie właśnie jakby powycinane nożyczkami trochę wyglądają. Jest też wariat Asparagus falcatus, który rośnie gigantyczny, rośnie bardzo szybko i naprawdę jest szaleńcem, zajmie Wam wkrótce pół pokoju, ale można go przycinać na szczęście, więc nie ma strachu. No i oczywiście nasze gwiazdy, jaśminy,
piękne, delikatne pnącza, bardzo pięknie pachnące i jak widzicie mają milion pąków. O, tutaj już się powoli zaczynają otwierać. Jak się otworzą, to będziecie mieć taki zapach w domu, że coś pięknego. I dalej, Calathea Hitchcocki, też już po raz któryś spodobała się Wam. Bardzo ładne liście, taki ciekawy kolor, stalowo-szaro-brązowy. Ciekawa roślina, naprawdę taki dosyć oryginalny debiut. No i moi drodzy, oczywiście szczawiki. Jak z każdej wiosny, szczawiki są hitem. Jest szczawik zielony, kwitnący na biało, szczawik fioletowy, kwitnący też na biało, ale z takim lekkim fioletowym podbiciem tego kolorka. Jest też szczawik zielony z fioletowym środkiem i różowo-czarny z żółtymi kwiatuszkami. Także szczawików macie pod dostatkiem, nic tylko zamawiać. No i co? I zapraszam Was, słuchajcie, na tą dostawę, bo naprawdę wydaje mi się, że znowu jest syta i bardzo udana. Wpadajcie 14.30 jungleboogie.pl, a ja się z Wami widzę następnym razem. Jutro słuchajcie o audycji o 12 w Radiowej Trójce Królestwo Roślin. Do zobaczenia.